Dzień dobry kochani, witajcie w dzisiejszym vlogmasie. Dzisiaj mamy weekend i dzisiaj będziemy razem z Anastazją i Lili piec pierniczki. Na razie czekamy, ponieważ zamówiłyśmy sobie zakupy z Glovo z Biedry. Pierwszy plan był taki, że ja pojadę do sklepu, a Anastazja zostanie z naszą trójeczką, ale Anastazja pomysł był o wiele lepszy. Także czekamy, już za paręnaście minut zakupy powinny być. Chłopcy tutaj siedzą, na razie widzę Remcia. O, Rupert jest tam u góry. Bawią się swoimi zestawami, ponieważ pokazywali Lili i z powrotem przypomniało im się, jakie są fajne. Natomiast Lili z Anastazją poszły do nas do pokoju. Plan na dzisiaj to jeszcze umyć włosy, no i zrobić właśnie te pierniczki i je udekorować. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tak wygląda w tej chwili salon. Jest troszkę dekoracji, ale więcej zabawek. Chłopcy sobie zażyczyli zupę pomidorową, ale jak ją podgrzałam, to nawet nie ruszyli. Tak, czekamy, aż pan zrobi dzyń dzyń i przyniesie zakupy na pierniki. Tak. Natomiast Lili łowi rybki na nowym stawie dla rybek. Ciocia Anastazja bawi się z Lili. A, z jednego stawu do drugiego. No dobrze, dobrze. Dajemy misia na most. Jeszcze jeden do działa. No. Rzucaj. Leci. Nie da rady. Rzucaj. Jest. Hurra! Teraz lisek idzie na most. Tak. No to dawaj, rzucaj. No, tutaj na mościk. Hop, hop. O, chyba nam podtopił się troszkę. No, teraz Lila. Och, wszystkie zwierzątka już są na moście. Tak. Jedno dziecko nam wstało. Lili. Dwójka jeszcze śpi. Jest już godzina 17, także ogólnie pierniczki stoją pod znakiem zapytania, ale stwierdziliśmy, że dzisiaj po prostu upieczemy. Jutro będziemy dekorować, ale zobaczymy, jak to będzie. No gdzieś za pół godziny muszę budzić chłopaków, bo i tak pójdą spać po 21. No, ale żeby nie poszli spać po 22. No i tyle właśnie z naszego dnia, ale na pewno odpoczęłyśmy, zrelaksowałyśmy się i na pewno to był bardzo fajny dzień, ale zupełnie inny niż był w planach. Dzieci już śpią, tak? Znowu. Dzieci już śpią, tak? Znowu. Ja w międzyczasie byłam w sklepie, więc kąpielą i usypianiem zajmował się tatuś, który na pewno bardzo się stęsknił z bąbelkami, w końcu cały dzień był na uczelni. I w sklepie kupiłam gwiazdy betlejemskie, dokładnie po esencję. I zaraz je przesadzę do doniczek, także już będą pięknie zdobić parapet i codziennie, z dnia na dzień, coraz bardziej jest ten świąteczny klimat w domu. To się wszystko opóźniło przez te zawirowania z wypłatami, z pracami, później remont. Także nigdy tak nie było, żebyśmy o tej porze roku nie mieli jeszcze pięknego świątecznego salonu. Pierwszy raz naprawdę od lat. Dopiero zabieramy się za to dekorowanie. Mieliśmy dzisiaj ze starym dekorować schody. Poszedł po zakupy do auta, bo zostawiłam w bagażniku. No zobaczymy. Zobaczymy, czy ma siłę, bo już jest trochę późno. A jutro zabieram Was na takie fajne warsztaty, na które dostaliśmy zaproszenie do szkoły tanecznej. Oczywiście z chłopcami. Także zobaczymy, bo musimy jutro dość wcześnie rano wstać, żeby wszystko ogarnąć, śniadanko zrobić i tak dalej.
więc być może te schody jednak udekorujemy jutro. Dzień dobry, jest już kolejny dzień i my właśnie wybieramy się na warsztaty do Akademii Fru. Tata ci tak robi? Remus już jest ubrany, Rupert tutaj jeszcze nie jest ubrany, także nie ma go w kadrze. No i będziemy wychodzić. Później Marce idzie na uczelnię, ja wracam do domu i dzisiaj robimy pierniczki. Po prostu nie ma innej możliwości, nieważne co się wydarzy, dzisiaj robimy pierniczki. Te vlogmasy powinny być pod szyldem, nic się nie da zaplanować i jak coś sobie zaplanujesz, to na pewno pójdzie inaczej. Przed chwilą napisała Anastazja, że źle się czuje, także nie wpadną dzisiaj, musi się wykurować, wyleżeć, wyzdrowieć. Pomóc? Muszę pomóc. Także pierniczki przekładamy na kolejny dzień w tygodniu, bo ja sobie nie wyobrażam robić ich sama. Zawsze pierniczki robiliśmy z przyjaciółmi w wielkim gronie i w tym roku też tak będzie. Nieważne przeciwności losu, nieważne, damy radę. Także no, idziemy zaraz na warsztaty, a później nie mamy żadnych planów. Mieliśmy podjechać do dziadków, bo zepsułam mechanizm w wycieraczce, bo włączyłam wycieraczki na mrozie, kiedy przymarzły do szyby, jakiś tam silniczek się spalił, ale już zamówiliśmy, już przyszedł, także po warsztatach pojedziemy do dziadków i po prostu ogarniemy ten mechanizm. Podejrzewam, że chłopcy w aucie zasną. Jedziemy. Chyba będziemy na czas, albo ewentualnie 2-3 minuty po czasie. Ale no... No, winamy. Ja nic nie powiedziałam. Pokazałam bąbelki, ale stary się sam przyznał, także... Chciałam dzwonić na dzieci. Jedziemy w każdym razie. Nie wiem w sumie co nas czeka. Dostaliśmy zaproszenie. To jest szkoła tańca, więc ja powiedziałam dzieciom, że będziemy... samochód. Jeżeli nie będzie tańca, że będziemy tańczyć. To i tak będziemy tańczyć. Ale napisali nam, że będą przekąski i różne tam atrakcje dla dzieci. Więc szkoła tańca, atrakcje dla dzieci. Tańczenie. Zobaczymy, okaże się. Jesteśmy po warsztatach, było fantastycznie. Chłopcy się naprawdę nigdy tak fantastycznie nie zachowywali. Marcel w połowie pojechał na uczelnię na zajęcia, także zostaliśmy sami. Sami stamtąd wyszliśmy, pojechaliśmy schodami ruchomymi, weszliśmy teraz do auta. Naprawdę cudownie. Na początku były takie bardziej zajęcia ruchowe, później malowaliśmy. Chłopcom się strasznie spodobało odbijanie rączek i stópek, także mamy fajne kartki dla dziadków. Jedziemy teraz do dziadków zamontować ten mechanizm do wycieraczki i podejrzewam, że te tutaj małe zasną po drodze. I ale zobaczymy, bo w sumie najedli się tam. Nie do domu. Do baby i do dziadzi jedziemy. Tak? I do baby i dziadzi? Okej? Dobra, to jedziemy. Nikt nie śpi. Jesteśmy u dziadzi? Tak. Idziemy do baby i dziadzi? Tak. A zjemy obiadek? Okej. To jeden. To tylko jeden obiadek. Rupert nie chce, tak? Tak. Dobrze. Udało się, nikt nie śpi. Było to turbo trudne. Całą drogę śpiewaliśmy, gadaliśmy, szukaliśmy samolotów, tramwajów i innych takich, ale jesteśmy już pod domem, także nadal nie było drzemki.
Zaraz będziemy wysiadać. Zwycięstwo. Dwa nieśpiące bąbelki idą na nóżkach do domu. Przejechaliśmy w jedną stronę do dziadku w pół godziny, w drugą stronę do dziadku w pół godziny. Nikt nie zasnął. I idziemy właśnie do domku. Jest godzina 14 albo w pół do 15, nie wiem. Także zwycięstwo. I nawet na nóżkach idziemy. Prawie przed siebie. Idziemy. Może nawet dojdziemy na trzecie piętro. Czy jest taka szansa? Będziemy szli po schodach na nóżkach? Tak? Okej? Okay? Tak? Dobra. Jest już Marcel. O, podnieś, Rupert, podnieś. Także robimy razem obiadek. Tutaj trwa obieranie ziemniaków. Natomiast tutaj mama robi resztę. Będzie gulasz z kurczaczkiem i z pire. Pomagamy tacie? Tak. Razem? Tak. O! Jaki tata nie zarobi? Tata upuszcza wszystkie skórki i trzeba mu pomagać. Ach, ten tata. Obiad, kolacja gotowa. Dzisiaj mamy taki gulasz z kurczaczkiem, z pire. Miała już z nami Lili. O, trzeba sprzątnąć. To wynieś, kochanie, do kosza. Wracamy do jedzenia, a rodzice mają tutaj.